Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Twój jedno ślad zanim zepsujesz, moi drodzy. Dzisiaj co my tutaj mamy na podnośniku? Zobaczcie. Kimco Vitality 52T. Co go boli? Silnik nie odpala na rozrusznik elektryczny, a jak już odpali, to jest bardzo słaby. Przesłaby. Więc musimy dojść do tego, co tu jest przyczyną, że ten silnik jest słaby. Jeszcze go nie odpalałem, bo ładuję akumulator, który jest wyczerpany do zera. Nie wiem, czy nie będzie do wymiany, ale będziemy próbowali. Taką fajną, że tak powiem, fajną informacją. Informacja dla was. Zobaczcie, skąd przyjechał do mnie ten skuter. To nie jest skuter na handel, ani od handlarza. Ten skuter do mnie przyjechał z Niderlandów, z Holandii, moi drodzy. Także... Dobrze, no Nederland, Holandia chyba, tak dobrze mówię? Nie, Norwegia. Także, jak widzicie, z Holandii skuter do nas przyjechał. Jeszcze to zweryfikujemy, bo nie mam adresu wpisanego nawet, bo nie chce mi się tam łamać języka po niderlandzku, żeby to tam dopisać. Ale dobra, mniejsza z tym. Zatem co, naładuję ten akumulator i zobaczymy, co się dzieje z tym skuterem. Nie, to jest Norwegia. Sorry, to jest Norwegia. Bo gdyby była Holandia, to byłoby NL, tak? Niderland, a to jest Norwegia, Norway. Więc z Norwegii to do mnie przyjechało. Jeszcze lepiej. Dobra. W każdym razie ze Skandynawii. Dobra, ja postaram się, poczekam aż naładuje się ten akumulator. No i będziemy próbowali go uruchomić. A w międzyczasie spróbujemy, czy da się może na starter nożny. Jak go tutaj sobie tak ten statyw, że tak powiem, postawię. Byście mogli zaobserwować. Spróbujemy. O. Zapalamy i spróbujemy. O, pala! Serwis tu nie zaglądał też długi czas. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. O. Co, przekazujemy gada. Trzeba będzie. Trzeba będzie kilka zabiegów przeprowadzić, żeby ten motor zaczął się zbierać, bo słyszeliście, co się dzieje, jak ja hamulec nacisnę. Zobaczcie. Spróbuję wam pokazać na naciśniętym hamulcu, co się dzieje. Aha, nie ma nic. Bez hamulca? Na hamulcu? Słyszycie tą różnicę w obrotach, moi drodzy? Co to może oznaczać? To oznacza tylko jedno, że sprzęgło za szybko nam zasprzęgla i ten silnik nie ma momentu obrotowego i mocy do tego, żeby ruszyć i się rozpędzić. Więc ja muszę wyregulować układ napędowy, przeprowadzić serwis przekładni CVT, no i zobaczyć, co tam da się jeszcze zrobić, żeby ten motor w mocy dostał. Czego nie mogę pokazać, moi drodzy, z wiadomych przyczyn na YouTubie. Ja jestem firmą, a nie prywatną osobą, więc nie mogę pokazać wam, jak taki skuter się odblokowuje, no bo to jest niezgodne z prawem, prawda? Przykro mi bardzo, tego nie pokażę, bo nie mogę. Dobra, dobra, to ja się biorę za robotę, zobaczymy, co się dzieje z tym. Akumulator się ładuje. Widzę, że oleju też tutaj jest mało, bo się świeci cały czas kontrolka oleju. Może to będzie widać. A nie, to jest tylko, jest olej, bo to jest kontrola, że kontrolka działa, widzicie, ona się zapala na jakiś czas i po kilku sekundach gaśnie. O, przepraszam, olej jest, także tu mamy wszystko git. Dobra. Przekaźnik pyka, cyka, ale niestety nie kręci rozrusznik. To może być oznaką, moi drodzy, uszkodzonego rozrusznika, albo, jakiś komar mi tu lata, albo w Kimco jest taki jeden słaby punkt w elektryce, gdzie styk, który jest przypięty do rozrusznika, jest na taką wsuwkę, na taki konektor, co dla mnie to jest totalna pomyłka, bo tam jest dosyć wysoki prąd, a ten konektor tam, to jest chyba jedyny słaby punkt tych silników, powiem wam szczerze, tej elektryki, bo
tak się dzieje, że czasem wystarczy tym poruszyć i to zaczyna działać. Więc dobrze jest kupić taki rozrusznik, na który ma oczko, śrubę, dokręcić, bo już takie teraz są. No i zobaczyć, jak to wszystko pracuje. Dobra, ja go podniosę, zobaczę, co się dzieje z tą elektryką, dobra? Więc tak, jak powiedziałem na początku, musimy zacząć od tego rozrusznika i musimy zlokalizować przekaźnik rozrusznika. Przekaźnik nam cyka, co nam świadczy o tym, że przekaźnik może być dobry, ale najlepiej, żeby to sprawdzić w warunkach domowych. Oczywiście od razu przypominam, że to jest, że tak powiem, poradnik dla ludzi, którzy naprawiają sobie w domu. Nie każdy ma jakieś specjalistyczne narzędzia, czy od razu części na stanie, żeby je przełożyć i sprawdzić, prawda? Więc trzeba zdjąć ten, wyjąć ten przekaźnik, odłączyć od instalacji. O. I mamy tutaj dwa przewody. Zielony i żółto-czerwony i dwa czerwone przewody. Przepraszam, jeden jest czerwony, a drugi jest czerwony z białym paskiem. My te grube przewody musimy zewrzeć jakimiś, o, takimi kleszczami. Po prostu na żywca zbieramy, o. Coś się dzieje, ale to chyba... Chyba mamy jeszcze do wymiany rozrusznik, bo on bardzo ciężko kręci. Tu się aż robi czerwona ta wtyczka, tak się zagrzewa. Więc przekaźnik raczej jest spalony. No, widać, styk jest przepalony, oczywiście. Nie wiem, czy to zauważycie tutaj. Ale ta platynka, która tutaj styka, jest przepalona, więc... Ja nie wiem, no trochę ten przekaźnik jest lichy, powiem wam szczerze, i według mnie. On tu powinien mieć jakieś parametry. 20 amperów. Czy co? Taki 4-amperogodzinowy akumulator generuje prąd. Widać go. Taki mały. Kuźwa, gdzie to jest? Przecież tego nie widzę. Masakra. O, taki akumulatorek. Ten akumulator generuje prąd rozruchu rzędu 90 amperów. Więc powiedzcie mi, jak można zastosować 20-amperowy przekaźnik, gdzie ten pobór prądu jest dosyć wysoki przez taki rozrusznik. No i niejako nie będzie to działało, moi drodzy. Ja ten rozrusznik zdemontuję. I zobaczymy, jak on wygląda w środku. Będziemy musieli go chyba rozebrać, wyciągnąć i zobaczyć, stwierdzić. No oczywiście przekaźnik też muszę sam sobie wymienić. Nie wiem, czy jakiś mocniejszy damy, czy coś innego zastosujemy, bo dla mnie to jest troszeczkę pomyłka. Tam powinien być przekaźnik zamontowany, wam zaraz pokażę, taki naprawdę, żeby wytrzymał nam co najmniej 200 amperów. Już wam pokazuję, bo gdzieś tutaj mam na półce taki przekaźnik, że tą kamerą tak tańczę, ale wiecie. O, taki przekaźnik 200 amperów wytrzymuje bez problemu. Tam jest taka gruba sztaba, blacha, która dociska z całą siłą do tych dwóch śrub, zwiera te styki i to kręci sobie jak należy. Także myślę o zastosowaniu takiego przekaźnika, co będzie bardziej zdrowe dla tego silnika i ogólnie całego układu rozruchowego niż takie małe ustrojstwo, które nam się zaczyna tam grzać, czerwienić, dłużej kręcimy, już takie prądy są wysokie, że plus opory silnika, które wzmagają, że tak powiem, przepływ tego prądu przez te styki, no, które powodują spalenie się, no nie mam takiego, no zobaczcie, nawet widać, jak się wypalił ten styk, tutaj platynki praktycznie nie ma w ogóle, także przekaźnik jest do wyrzucenia, do wymiany, podnoszę go do góry, wymontuję rozrusznik, zobaczymy, co się z nim dzieje, dobra? Wyjąłem ten nieszczęsny rozrusznik i tak jak mówiłem, widzicie, one są tutaj, te rozruszniki mają taki wtyk na po prostu na konektor i to, wiecie, to no, złącze jest niby dobre, ale dla mnie, dla tych prądów za słabe. A rozrusznik kręci się, ale momentami się zacina, tak jakby, o, jakby się gdzieś magnes odkleił, więc rozrusznik mamy na pewno do wymiany, bo przyjdzie tutaj obciążenie i rozrusznik będzie się po prostu w dalszym ciągu zacinał. Także ja muszę zamówić rozrusznik, a w międzyczasie otworzę sobie przekładnię, no i zobaczę, co go tam boli w tej przekładni. O, już znowu się zaciął. Podejrzewam, że magnesy się odklejają. No po prostu z racji eksploatacji tego urządzenia. No to jest taki mały silnik elektryczny o jakiejś tam wydajności, mocy i no wiadomo, coś się podziało, że się podziało. Także moi drodzy, ja zamawiam rozrusznik nowy, a w międzyczasie zajrzymy sobie do przekładni.
Rozrusznik mam zamówiony. Przejdźmy zatem, moi drodzy, do zdemontowania pokrywy przekładni CVT. Biorę sobie narzędzia. O, i CVT jest tutaj. I lecimy z tematem. Niektóre chyba przyrdzewiałe. Podejrzewam, że nie było to długo odkręcane. Dobra, przedłużkę trzeba wziąć i dostać się do środka z tym kluczem. Bardzo fajnie pomyślane. Fabrycznie dziurka zrobiona już z plastiku, żeby można sobie odkręcić ładnie pokrywę, żeby przeprowadzić serwis. Nie to, co Chińczyki tak bezmyślnie, że tak powiem. Aczkolwiek nie wszystkie Chińczyki są złe, prawda? O, tu akurat już dziury nie zrobili, ale trzeba to zrobić. Wyjmujemy śrubę. Dobra. Jeszcze kilka śrub nam zostało do odkręcenia, które ciężko nam tutaj szły. No, zaraz zobaczymy, co tam było robione, czy w ogóle tam serwis zaglądał. Klik, ok. Odkręcamy. Oho, powiem wam, grubo tu jest. Naprawdę długo ktoś nie zaglądał. Masakra. To jakoś... Okej. Okay. Jak ściągnę, to wracam. Boże, zeszła ta pokrywa. Sucho! Jak pieprz, naprawdę. Nawet nie chcę ten starter ten pracować. No masakra totalna. Oj. Słuchajcie, serwis jest bardzo ważny. Ja już wam kiedyś mówiłem z poprzednich filmów, w których zawsze opowiadam, że serwisowanie jest bardzo ważne takiego sprzętu. Muszę sobie, o, żeby mnie widać było. No bo inaczej to się wszystko psuje, niszczy. Także wiecie co, nie żałujcie żadnych, że tak powiem, pieniędzy na serwis. Tylko po prostu zawieźcie, niech ktoś zrobi. Oczywiście, jeśli to jest serwis, który jest godny zaufania, bo wiecie, różnie bywa z tymi serwisami. Sami widzicie po moich filmach, co tutaj czasami z serwisów przyjeżdża. Dobra, to nie jest odcinek na ten temat. Więc co robimy, moi drodzy, tutaj w serwisie przekładni CVT? Musimy wszystko rozebrać, musimy sprawdzić stan rolek, czy one są kwadratowe, czy są okrągłe. Są na pewno brudne, zakurzone, więc trzeba je wyczyścić. Trzeba sprawdzić stan paska, przede wszystkim okładzin na sprzęgle, stan dzwonu tutaj sprzęgła odśrodkowego, sprawdzić bendix. Tu jest wszystko tak suche, że to po prostu graniczy z cudem, żeby to się tutaj swobodnie kręciło. Może też między innymi dlatego ten rozrusznik się uszkodził, ponieważ opory, które tu powstawały na tym bendixie, na tych osiach, one mają minimalny luz, nie są wypracowane, ale po prostu są tu jakieś zacięcia. Tu czuję jakiś smart na tej osi zewnętrznej, ale tam niekoniecznie już, bo po prostu wszystko się zacina. Dobra, 14 klucz, 15 klucz, odkręcam, zdejmuję i za chwilę wracam. Mamy to wszystko odkręcone. Ja wam powiem, co ja lubię w Kymco. W Kymco o dwusuwojowych silnikach. Ja uwielbiam to, że części sprzęgła i wariatora i układu rozruchowego bendixa, nie rozrusznika, bendixa, pasują z GY6-4T. To są identyczne elementy. No jak widzimy, skuter jest zablokowany. Zdejmujemy to wszystko. Oceniamy stan dzwonu, jest gładki, nie ma żadnych głębokich zarysowań, zadziorów. Wszystko jest w najlepszym porządku, zobaczcie, jest ok. Te rysy tutaj, które są, to jest normalne, bo on gdzieś tam musi zawsze się poślizgać i zabrać. Oczywiście wszystko jest do wyczyszczenia. Sprzęgło. Co tutaj sprawdzamy? Najważniejszą istotną rzeczą jest kondycja korektora momentu obrotowego. Czy on pracuje bez zacięć? Trzeba sprawdzić. Jest ok. I teraz jak naciśniemy sobie w ten sposób, ja już o tym film miałem. Czekajcie, oddalę sobie kamerę.
Ja już o tym film kiedyś pokazywałem. Naciskamy i prawą lub lewą ręką musimy naciskać, zobaczyć, czy nie ma tu luzu. Jeśli nie ma takiego luzu, jest wszystko ok. No i stan sprężyn. No niestety sprężyny da się odciągnąć rękami. Są tak miękkie i dlatego ten silnik... ta jedna jest miękka. To jest ok. I ta też jest ok. Nie, te dwie są miękkie, jedna jest twarda, więc sprężyny i tak trzeba wymienić, trzeba wyreglować układ napędowy. Co jeszcze sprawdzamy? Bardzo ważna rzecz, jeśli szumi nam przekładnia, teraz mamy cicho, teraz też mamy cicho. W większości wypadków pada to łożysko. Oczywiście tutaj też to łożysko jest skryte jednostronnie, więc tu już ona też może paść za jakiś czas, ale ja widzę, że jeszcze jest tutaj git. Po prostu jest zamontowane łożysko lepszej klasy, zestaw lepszej klasy, więc nie będziemy tego wymieniali. Ono czasami tak po włożeniu palca i przekręceniu zaczyna chrupać specyficznie, jest ewidentnie do wymiany cały zestaw. To łożysko, uszczelnienie wszystko, cały zestaw naprawczy korektora. Zestaw naprawczy korektora momentu obrotowego jest dostępny w naszym sklepie internetowym. Tutaj mamy jeszcze, widzę, oryginalne sprzęgło, tkiemko. Dobra. Teraz wariator, korektor momentu obrotowego już był, wariator. Jak już wcześniej powiedziałem, widać, że skuter jest zablokowany, ponieważ pasek dobiegał tylko do tego momentu. Gdzie jest blokada, każdy powinien już wiedzieć. Także taki zakres pracy paska jest po prostu bardzo mały, więc jak wiemy, to prędkości też nie będzie. Wszystko można oczywiście zrobić. Stan rolek. Otwieramy sobie rolki, ślizgacze. Sprawdzamy ślizgi, czy nie są popękane. Ślizgi to chodzi, mówiąc ślizgi, mam na myśli te ślizgi. Jeśli zdejmiecie je, one nie są popękane, jest ok. Wiadomo, są czasem tak wypracowane, że aż no one po prostu wtedy pękają, ale to są ok, nie będziemy wymieniali. Rolki. Stan rolek. Rolki są okrągłe, okrąglutkie, ładne, elegancko, profesjonalne, są okrągłe. Te roleczki, także rolki mogłyby zostać, ale dla mnie, na moją, że tak powiem, na moje oko są za ciężkie, ponieważ ten skuter już chce szybko ruszać, lekko dodajecie gazu, już zasprzęgla, już chce się rozpędzać, zamiast mieć taki pułap obrotów troszeczkę wyższy i płynnie, żeby przejść, bo to będzie wyglądało takie i dopiero wtedy zabierze. A nie powinno tak być, powinno być jeden zakres obrotów, jest film o regulacji układu napędowego w 2T, pokazuje wykres, jak to powinno wyglądać, zerknijcie sobie. Jak będę montował film, postaram się zrobić link do tego. Także dla mnie te rolki za ciężkie. Po prostu, żeby ten silnik miał wydajność, za ciężkie. Bendix, zobaczcie, jakie to jest wszystko czarne, brudne. Oczywiście to się będzie brudziło, bo pasek napędowy pracuje, zużywa się, ściera się. Dlatego ten pył tutaj nam będzie się gromadził, to wszystko muszę wyczyścić. No i teraz sam pasek napędowy. Już widzę, powiem wam szczerze na oko, że ten pasek jest w idealnym stanie. Jak pasek czasem jest zużyty, tutaj jest taka rynienka wyślizgana, takie ostre krawędzie. Ten jest ok. Sprawdzamy od tyłu, czy nie jest spękany. Jest ok, nie ma tu pęknięć żadnych. Zatem pasek zostawiamy, nie będziemy go wymieniali. Nie wiem, ile ten skuter ma przejechanych kilometrów, ale potem to sprawdzimy. Trzeba wydmuchać całą komorę, przede wszystkim całą komorę, moi drodzy, tutaj przekładni CVT, żeby po prostu nie było tutaj żadnego pyłu. Niekoniecznie musi to być idealnie czyste, bo tu i tak pył się nazbiera, coś pociągnie z zewnątrz, pasek się zużywa i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko wyczyszczę, złożę z powrotem. No i pokażę wam, jak to powinno pracować. Zapomniałem o bardzo jednej najważniejszej rzeczy, którą trzeba sprawdzić w wariatorze. Moi drodzy, jeśli luz tej tulejki jest większy niż 0,5 mm, a są takie wybite, że mają prawie milimetr albo 3, to jest do wyrzucenia, do wymiany. Drugą sprawą jest tak, że jeśli tu nie ma luzu, a tutaj robi się taki zadzior, to moi drodzy, ten wariator też jest do wymiany. Tak, sprzęgło wyczyściłem,
wyczyściłem wariator, wymieniłem rolki na odpowiednią gramaturę, włożyłem czerwone sprężyny na sprzęgło, żeby troszeczkę wyżej nam startowało. Ale jak to w życiu, nigdy nie jest kolorowo jak miało być. Okazuje się, że po skręceniu wszystkiego pasek napędowy i tak jest za krótki. Wymieniłem również tuleję na wariatorze na odpowiednią, ponieważ ta jest taka, ale ta tuleja jest tej samej długości. I teraz wyobraźcie sobie, moi drodzy, że nawet gdybym tutaj dał pod ten przeciwtalerz wariatora podkładkę i nawet jeśli odkręcę ten przeciwtalerz, to ten pasek i tak jest za krótki. Zobaczcie, ja wam postaram się to pokazać. O, zobaczcie, jak on leży tutaj. Chyba to będzie widać, ja sobie tutaj tylko obrócę monitor. Zobaczcie. Widzicie to? Ten pasek do końca nie jest na zewnątrz, tak jak powinien być prawidłowo. I co się stanie, jak ten pasek będziemy mieli w ten sposób zamontowany, moi drodzy? Oczywiście będzie problem ze startem. Tak jak był również na początku, że jak złapałem hamulec, dotknąłem gazu, a ten motor już chciał jechać, nie miał momentu obrotowego, był słaby i nie było wydajności. Zaraz sprawdzę, jaki ma tutaj być pasek fabryczny. Z pomiarów wychodzi, że 743. Zobaczymy, co nam pokaże katalog. Sprawdziłem według katalogu oryginalnych części. Pasek powinien być 743. No niestety ten pasek jest tutaj za krótki. Tu jest taki pasek zamontowany firmy Bando. Dla Kemco od razu, to mówię, bo jest znasz Kemco, oryginalny pasek. I dziwi mnie to bardzo, że ten pasek jest po prostu za krótki. Ja zdejmę teraz jeszcze przeciwtalerz i pokażę wam, bo teraz ten pasek to zejdzie sobie na tuleję, że on po prostu jest za krótki i to za bardzo. Podejrzewam, że tutaj dobrym paskiem byłby pasek 750. No niestety nie mam takiego paska dzisiaj, muszę ten pasek zamówić. No bo tak nie może być, że pasek oryginalny wchodzi nam tam do połowy tego, do połowy, tam 5 mm w korektor momentu obrotowego. No i potem co? Ten start jest taki słaby, no można by to skompensować, nie wiem, podkładką tutaj, żeby on się jeszcze cofnął, ale wtedy pasek nie wypięczy nam się do końca, bo ta podkładka będzie za bardzo nam dystansowała znowu wariator od przeciwtalerza, więc się nie ściśnie do końca. Także widzicie, nie zawsze jest tak kolorowo, jak się wydaje, mimo to, że to jest markowy sprzęt, bo ja Kemco uważam za sprzęt markowy bardzo dobrej klasy. Naprawdę. Także no, jak widzicie, muszę tutaj coś przekombinować, żeby dobrać pasek do tego długością. Pasek sobie zamówię, jak będę miał pasek, wracam i będziemy działali dalej. I moi drodzy, dotarł nam pasek i zgadnijcie, jaki pasek tu pasuje elegancko, tak profesjonalnie. Słuchajcie, pasek 791. Taki tu jest pasek, prawie 705. Przepraszam, 749. Wróć, 749. 749. 17730. Ten pasek leży tutaj idealnie. Idealnie. Zobaczcie, wchodzi tutaj. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tyłu. O, tutaj tak. Żeby wszystkiego stało się zadość, bo ten korektor nam tu wchodzi do tyłu. Zobaczcie. O, zaraz wam pokażę. Już tutaj lecimy na dół. Coś mi się ten statyw tu zaciął. Dobra, mniejsza z tym, potem będziemy kombinowali. A, dobra, tu jest regulacja, zaciśnięcie. A, no zobaczcie. To jest ten statyw od pana, który mi przysłał. Zobaczcie, jak leży elegancko pasek. Tak to powinno wyglądać w rzeczywistości, moi drodzy. Ja teraz założę przeciwtalerz wariatora. Wszystko dokręcimy, zobaczymy, jak to będzie już po zamontowaniu wyglądało. Ok? Słuchajcie, widzicie to teraz? Widzicie to teraz? Jest idealnie.
może nie jest na samym wierzchu, ale jest, widzicie, na, praktycznie na brzegu, bez podkładki, z przodu oczywiście. Tak powinno to wyglądać, moi drodzy. Więc zobaczcie, ja może sobie skieruję kamerę na mnie. Jak ktoś napisze, że operatora powinien profesjonalnie wynająć, ja bym się zgodził w 100%, ale no wiecie, miałem tutaj jeszcze zatrudnić kogoś, kto ma mi kręcić tutaj filmy. Aha, koniec z zakresu regulacji, bo to jest ten statyw od pana, który mi przysłał w prezencie. Zobaczcie, teraz pasek fabryczny jest 743, dobrze pamiętam, a 749 pasuje idealnie, tamten był za krótki. Według katalogu 743, zobaczcie, coś tu nie pasuje. Paski Bando są bardzo dobrze wymiarowane, bo są dobrze zrobione. To jest firma, która dba o szczegóły. Ale nie wiem, no według katalogu ma być tak, jest inaczej. Nie wiem, także komentujcie ten przypadek, bo nie wiem, o co chodzi z tymi paskami, moi drodzy. Także 749 pasuje idealnie, bez podkładki z przodu, naprzeciw talerzu, oczywiście na swożniu. Z tyłu na korektorze leży idealnie, więc mamy wszystko tak, jak należy teraz. Ten motor powinien, ten silnik powinien startować z dołu ładnie, mocno, dynamicznie i rozpędzać się również dynamicznie. Oczywiście układ napędowy wyregulowałem, wymieniłem sprężynę na sprzęgle. Takie zestawy do regulacji kupicie u nas w sklepie. Postaram się zamieścić link pod filmem. Dobra, przyszedł też rozrusznik do tego silnika. Ja za chwilę zamontuję rozrusznik. Spróbujemy to uruchomić i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Aha, jeszcze musimy zamontować przekaźnik rozrusznika, ale tam zamontujemy inne, takie mocniejsze, żeby już nie było problemów w przyszłości z tym przekaźnikiem. Moi drodzy widzowie, jeszcze jedna taka rzecz w sprawie tych pasków wyliczenia. Na mojej stronie sklep-myślnik-części.pl/kalkulator, jak wpiszecie, wyskakuje taki kalkulator, który napisał mój Kevin. Można sobie tam wpisać dane do, że tak powiem, do dane do kalkulacji paska, jak wyliczyć ten pasek, z tym, że ten kalkulator już działa, ale tam jeszcze jeden parametr musimy dodać. Powstał mały błąd, bo to wiadomo, jak coś się wylicza z jakiegoś wzoru, ale trzeba wziąć pod uwagę więcej parametrów, tam są trzy parametry do wpisania, ale tam trzeba jeszcze jeden parametr wpisać, o którym zapomnieliśmy. Jak widzicie, w praniu wszystko wychodzi. Teoria mówi tak, a niestety praktyka jeszcze koryguje to wszystko. Także jak widzicie, jest kolejny dowód na to, że nie zawsze teoria z praktyką idą w parze i większość ludzi, którzy, moi kochani, pracuje przy takich pojazdach, naprawia, konstruuje, to wiedzą, że praktyka mówi tak, ale przepraszam, teoria mówi w ten sposób i to książkowo jest, ale niestety w życiu wychodzi inaczej. Także tam trzeba jeszcze doliczyć parametr wysokości paska, ponieważ powiem wam, o co chodzi, jeśli mogę. Ja przejdę do przekładni i wam to zademonstruję. Chodzi o to, że mamy do wpisania parametr średnica sworznia na wariatorze, średnica zewnętrzna korektora momentu obrotowego. I gdzie tu jest teraz ten błąd, moi drodzy? Więc tutaj mierzymy średnicę zewnętrzną paska, a tutaj już mierzymy po tym wymiarze wewnętrzną paska. Więc musimy zrobić plus, w przypadku tego paska, plus 10 mm do wysokości, do tego parametru średnicy trzeba dopisać plus 10 mm doliczyć i wtedy wychodzi nam prawidłowy obwód. 743 mm ma być fabrycznie pasek do tego. Fabrycznie pasek. Ja nie wiem, czemu wyszło, że ten 749 pasuje idealnie. Aczkolwiek, żeby była poprawność w wyliczeniu paska, to moi drodzy, 743 tutaj ma być oryginalne. Ale po wpisaniu teraz tych parametrów, raz, jeden parametr średnica sworznia, drugi parametr średnica zewnętrzna korektora momentu obrotowego i trzeci parametr, który tam jest, to jest odległość między osiami w środku. I wychodzi nam równo 733 mm, 733 mm, a po doliczeniu 10 mm wychodzi nam 743. I myślałem dzisiaj, co jest nie tak, że ten program mi źle to wylicza. Po prostu trzeba jeszcze czwarty parametr wprowadzić, plus 10 mm. Teraz tej rubryki tam nie ma, ale ta rubryka się pojawi, bo Kevin to musi, że tak powiem, poprawić, sprawdzić i nadpisać.
więc wtedy będzie prawidłowo wyliczone. Ale nie rozumiem teraz tego, dlaczego tutaj pasek 750 prawie pasuje bez problemu, a 743 jest za krótki. Nad tym jeszcze będę myślał, moi kochani, bo powiem wam tak, w takiej pracy czasami to jest naprawdę walka. Nie dziwię się, że niektóre serwisy, które nie mają doświadczenia, robią takie numery, że... Znaczy, przepraszam, złego słowa użyłem, to nie jest numer. Po prostu kupują pasek katalogowo, ten pasek niby ma pasować, wkładają go, do widzenia. Ja się zgadzam, bo co, gdybym nie miał doświadczenia, co bym zrobił. Ale ja jestem osobą, która jest naprawdę uparta i dąży za wszelką cenę do celu i żeby to było tak, jak należy. Więc ja jako serwisant mam możliwość zamówienia części i sprawdzenia tych części. No wiadomo, prywatna osoba ma problem. Niektóre serwisy też na to nie wpadają, bo są mechanicy są ograniczeni przez swoich szefów, prawda? No jak powie szefowi, słuchaj, trzeba kupić ten pasek, a szef to pomówi, mówi, słuchaj, chłopie, są takie czasy, czy ty wiesz, co ty mówisz, po co ja mam kupić 5 pasków do jednego motocykla, żebyś ty se tutaj popróbował? Co ja z tymi paskami potem zrobię? Słuchajcie, wszystko się sprzeda, a na wszystko jest klient, tak? Ja mam takie podejście. Ale takie podejście nie jest zdrowe, bo wkładając ten pasek że niby oryginalny, który ma być katalogowo naprawdę do tego motoroweru, no wychodzi na to, że to nie jest ten pasek, bo on jest za krótki, więc ten motor nie będzie miał nigdy siły. Musielibyście na szczęki dać tak twarde sprężyny, na przykład ze Stage'a, ciemnoczarne, z ciemnoczerwonym nadrukiem, bo to są tak twarde sprężyny, one mają chyba tam 50 kg rozciągliwości, więc... Więc to jest kolejny myk, żeby takich sprężyn nie dawać, no bo to za chwilę te mocowania tych szczęk sprzęgła odśrodkowego będą pękały, bo takie mocne sprężyny wkładamy do sprzęgieł sportowych, gdzie mają regulacje i specjalne haki stalowe. Ale już widzicie, zaś wybiegam poza temat, bo jest to przekładnie CVT że tak powiem, w skuterach to jest tak potężny, szeroki temat, że braknie jednego filmu na to, powiem wam, ja musiał chyba jeden konkretny odcinek na ten temat zrobić. Musiałbym sobie wszystkie wpisać, wady, zalety i te wszystkie za i przeciw, żeby po prostu zrobić dobry odcinek z jakimś wykładem na temat tych przekładni, bo to są jaja totalne z tymi paskami, co się dzieje. Sami zresztą wiecie, moi drodzy, jak kupujecie paski, ten pasek nie pasuje. Dobra, tyle na temat tego wszystkiego. Korzystajcie z programatora, bo to jest bardzo dobra rzecz. Z tym, że tam się, pamiętajcie, do każdej wartości mierzcie pasek i dodawajcie wysokość paska do średnicy sworznia na wariatorze, a niebawem Kevin to poprawi i po prostu będziecie mieli tam dodatkową rubrykę wysokość paska, żeby do plus tam 10 mm. Żeby to wyliczyło nam idealnie. Dobra. Nie wiem, czemu tak wyszło jak tutaj, ale będę nad tym pracował. Może trzeba będzie znowu ten program poprawić. Jak wiecie, nic od razu nie działa tak, jakbyśmy chcieli, bo tak jest świat skonstruowany. Dobra, moi drodzy, ja idę po ten nieszczęsny rozrusznik. Zamontujemy ten rozrusznik, uruchomię silnik, zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. Tak, przyszedł rozrusznik. Rozruszki z RMS-a. Zobaczcie. Włoski rozrusznik, nie jakiś chiński zamiennik. Także zamontujemy rozruszniczek. Rozerwę po prostu, bo tak trzeba go zamontować. No też niestety z taką wsuwką, no nic z tym nie zrobię, tak producenci robią według pod dany model, także zobaczymy, założę go, zamontuję przekaźnik rozrusznika nowy, ten mocniejszy taki, no i będziemy widzieli, jak on kręci. To, co teraz widzicie, moi drodzy, jest to kostka rozrusznika. Mógłbym zrobić przejściówkę na ten rozrusznik z takiej na to, ale musicie pamiętać, że każde złącze przy tak wysokim prądzie powoduje straty. A my tutaj strat nie możemy mieć. Po pierwsze powoduje straty, a druga rzecz to jest to, że zaczynają się grzać te wszystkie styki. Więc ja wpadłem na pomysł, że przekonstruuję to, obcinając tą wtyczkę, zakuwając na nowo oczka. I tutaj taką wtyczkę zakuję, która będzie pasowała nam tutaj. Że jeśli cokolwiek się z nim stanie, tylko się wykręci dwie śruby, odepnie się wtyczkę i będzie wszystko działało. Będzie to można raz, dwa wymienić. Także ja się zabieram do pracy, pokażę wam zaraz efekt końcowy.
Jesteśmy z powrotem już po zamontowaniu przekaźnika, moi drodzy. Zobaczcie, jak to wygląda. Zakułem tu nową wtyczkę, uzbroiłem. Wygląda to jak oryginał, dlatego można sobie bez problemu będzie wymienić. Tak samo tutaj, moi drodzy, no ten przekaźnik jest, że tak powiem, w takim skuterze niezniszczalny. W czterosuwie większe są obciążenia, ale tu jest niezniszczalny, więc jak widzicie, ładnie wygląda, nie? Także mnie się podoba. Sprawdzimy, czy to kręci. Kręci elegancko. Co, wkręcamy świecę, spróbujemy to uruchomić, zobaczymy, co się będzie działo, czy to w ogóle nam odpali, tak? Także do roboty. Świece wkręciły, moi drodzy, odpalamy ten skuter. Zobaczymy. Pamiętacie, jak on na początku chodził? Na hamulcu, lekko gazu, silnik od razu spadały mu obroty, po prostu nie miał momentu obrotowego do tego, żeby się rozpędzić, żeby mieć naprawdę siłę przy starcie. Ja teraz go odpalę, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na hamulcu. O, za pierwszym strzałem! Uwaga, hamulec! Silnik jeszcze jest zimny, co prawda, ale widzicie, już są obroty przy starcie. Może inaczej, żebym nie gadał do siebie, to kamerę o do was. Żeby silnik przy starcie był mocniejszy, zrywniejszy, po to regulujemy napęd. Sprężyny na sprzęgle odśrodkowe były miękkie jak kupa. Ja to tak mówię, albo jak pastelina. Dlatego je wymieniłem. Rolki też wymieniłem na lżejsze. Zestawy do regulacji tych silników również znajdziecie na stronie internetowej naszego sklepu. Są dostępne, także musicie tylko napisać w uwagach, do jakiego modelu. Silnik 2T, moi drodzy, chiński ma rolki 15x12, a tutaj są rolki jak w czterosuwie, 16x13. Więc wy musicie kupić sobie do silnika 4T, ale ja tam zrobię zmianę i napiszę, że do niektórych modeli 2T, na przykład Kymco Vitality, Kymco Vivacity i tak dalej, bo wszystkie kymkowskie silniki mają te same wariatory, tak jak w czterosuwie. Zatem mnie czeka próbna jazda, zobaczę, jak to chodzi. Nie mam kamery GoPro, gdzieś mi tam leży w szpargałach moich, po prostu nie będę nagrywał tego filmu z jazdy. Muszę się do tego przygotować, bo powiem wam szczerze, przez natłok pracy ja w ogóle odłożyłem nagrywanie filmów. No po prostu nie obrabiam. No jest tyle roboty, że po prostu muszę się zająć pracą, a ciężko mi nagrać film. Więc myślę, że teraz w te, że tak powiem, w zimę będzie troszeczkę więcej luzu. Aczkolwiek jakbym wam pokazał podwórko, to się nie zapowiada w ogóle. Jestem sam, Kevina już nie ma, więc muszę sam z tym walczyć. Dobra, ja się przejadę i za chwilę wam powiem, zdam relację o efektach tego, jak to wygląda. Chciałem wyłączyć pilotem do bramy, ale tu mam pilot od kamery. Jestem po przejażdżce tym skuterem. Trochę mi zimno, bo w krótkim rękawie wjechałem, a jest zaledwie, chyba powiem zaraz, ile stopni. 17 stopni, ciepło. Ale wiecie, ja mieszkam przy lesie, więc jest chłodniej zawsze, wiadomo. Ale do czego zmierzam? Moi drodzy, jestem pod wielkim wrażeniem skuterów Kymco. Ja tu nie robię żadnej reklamy, ale chcę powiedzieć to, co zauważyłem, zaobserwowałem. Pierwsza sprawa, instalacja elektryczna. Zakowałem nową wtyczkę do przekaźnika, rozrusznika, pamiętacie, mówiłem i pokazywałem. Przewody, obierając izolacji, moi drodzy, są normalnymi przewodami. Grube przewody, twarde, miedziane. Nie to, co chińskie, jeśli obierzemy trzy włosy i wszystko po prostu się rozlatuje. Nawet po zakuciu to czasami nie trzyma tak, jak powinno trzymać. W tym wypadku naprawdę instalacja numer jeden zgodnie ze sztuką jest zrobione. Muszę naprawdę pochwalić. Dlaczego ja dopiero teraz o tym mówię? Ja dużo skuterów w Kymco robiłem w swoim życiu naprawdę, ale chciałem podzielić się taką uwagą dla tych, którzy chcieliby kupić taki skuter. Czy warto dać takie pieniądze? Bo te skutery, wbrew pozorom, wiecie, nie są tanie. To jest silnik dwusuwowy, który ma przejechane 13 200 km i naprawdę on się zbiera jak szalony, moi drodzy.
Ja odblokowałem tylko prędkość w tym skuterze. Ten skuter bez odblokowanego wydechu, bo tam jeszcze jest zablokowany wydech, którego już nie ruszam. Ten skuter będzie jeździł w Norwegii. Tam podejrzewam, są bardziej restrykcyjne te przepisy. On już jedzie 70 na godzinę, powiem wam. Naprawdę, skuter jest naprawdę ogień. Silnik dwusuwowy, 13 tysięcy przyjechane. Naprawdę pięknie pracuje. Jestem pod wielkim wrażeniem hamulca bębnowego w tylnym kole, w tym skuterze. Bo jak wiecie, większość chińskich skuterów ma tak marny hamulec, że żeby wyhamować kilometr, to trzeba kilometr wcześniej przed skrzyżowaniem zacząć hamować, żeby ten skuter złapał. Wcale nie przesadzam, tylko mówię prawdę, bo wiecie sami, jak jeździcie na taki skuter, jak macie takie skutery chińskie, co dzieje się z bębnowym hamulcem. Czasem nawet nie pomaga w zamontowanie dobrych, markowych szczęk hamulcowych, na przykład EBC, który też produkuje takie szczęki. Z czego to się bierze? Po prostu bęben jest nieprecyzyjnie wytoczony i wszystkie te ścianki tego bębna nie przylegają do tych szczęk. Po prostu wykonanie tego jest takie dosyć nie do końca. Niby coś tam jest, jakieś normy, ale to wiecie, gdybym ja dawał homologację na ten skuter, to bym nie dał, ale to już jest moje zdanie prywatne. Tutaj hamulec jest brzytwa, dotyka hamulca, on po prostu na asfalcie piszczy, po prostu piszczy, blokuje koło. To jest mało spotykane w takim skuterze. Oczywiście Keyway i Kymco ma hamulce brzytwa bębnowe. Hamulec przedni tak samo. W ogóle komfort jazdy na tym skuterze jest zarąbisty. Mimo to, że ma 12 koła, powietrza napompowałem 2,2 i 2,1 do przodu. Naprawdę pięknie się go prowadzi. Rozpędza się elastycznie, jest dynamiczny. No naprawdę jest super. Co prawda wcześniej ten skuter nie jechał tak fajnie, bo ten pasek był za krótki. Był za krótki ten pasek. Jak wiecie, ten pasek jest jakiś bliżej osi korektora momentu obrotowego, będzie kapa. Po prostu będzie dupa zmoczona, że tak brzydko powiem. Więc dopasowując tutaj ten pasek, uzyskaliśmy to, że on od dołu do góry idzie do maksymalnych obrotów. Naprawdę jednym poziomem obrotów potem się rozpędza. Silnik pracuje na, że tak powiem, średnich obrotach. Bezproblemowo sobie radzi. Moc naprawdę tego silnika jest rewelacyjna. Moi drodzy, to by było na tyle. Podsumowałem ten skuter mniej więcej tyle, ile mi się dało. Jeśli coś bym mógł jeszcze więcej dodać o takich skuterach, to napiszcie pod filmem w komentarzu. Może coś pominąłem, a gdybym będę miał okazję, może zrobię jakiś odcinek o skuterach, którymi już się zajmowałem, które po prostu miałem w ręku, co mogę o nich powiedzieć. Powiem szczerze, na ten skuter nie powiem złego słowa, naprawdę fajny. Co zrobiłem? Przeprowadziłem kompleksowy serwis, pełny serwis, nie wiem, nie da się zrobić pół serwisu, trzeba zrobić serwis, pełny serwis, wszystko trzeba sprawdzić. Wyregulowałem układ napędowy, wyczyściłem, wyregulowałem gaźnik, wymieniłem rozrusznik elektryczny, wymieniłem przekaźnik rozrusznika i zmieniłem troszeczkę tam elektrykę w tym rozruszniku, więc skuter chodzi rewelacyjnie. Ja myślę, że będzie pan zadowolony. Moi drodzy, jeśli film się podobał, proszę o łapki w górę, jeśli nie, oczywiście łapki w dół. Zachęcam do komentowania tego filmu, czy się podobał, czy nie. Może, czy się podobał, to już same łapki w górę, czy w dół będą o tym świadczyły. Jak chcecie, to komentujcie po prostu, wypowiedzcie się na temat tych skuterów, jeśli macie taki skuter. Powiedzcie coś o swoim skuterze, jak on pracuje. No ten skuter ma, jak mówię, zablokowany jeszcze wydech. Ja go nie odblokowuję, bo nie ma sensu. Jedzie już 70 na prostej. Na górce 60 z bardzo fajnym powerem, naprawdę super leci. Moi drodzy, pszczółka mi tu przeleciała. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No myślę, że tych filmów znowu będzie się pojawiało coraz więcej, byście mogli sobie oglądać. No naprawdę ciężko jest. Czekajcie, bo tu pszczoła mi lata, nie chciałbym, żeby mnie zaatakowała, bo może to być nieciekawe. Nie chcę nagrywać filmów z tego samego, co już kiedyś nagrałem, bo tych filmów tam jest mnóstwo o naprawie tego, naprawie tego, naprawie tego. Jeśli zwracam się teraz do widzów, którzy na kanale obejrzeli wszystkie moje filmy, jeśli nie ma jakiegoś filmu, ja wiem, nie ma filmu o regulacji gaźnika. Muszę ten film zrobić, ale to nie jest prosta sprawa, uwierzcie mi, to nie jest prosta sprawa. Jest teoria, według teorii powinno tak wyglądać. Ale dla mnie nie zawsze to też tak wygląda, jak miało wyglądać teoretycznie, bo praktycznie wychodzi inaczej, więc trzeba zacząć kombinować. Ale ja się już przygotowuję naprawdę długi czas, wiecie o tym,
3-4 lata. Nie wiem, jak to rozkminić. Muszę czas znaleźć jakieś słowa, jak to wam opisać, bo czasami coś tłumaczę komuś przez telefon, bo mam wiele takich telefonów o porady. Tłumaczę coś przez telefon, są osoby, które zakumają od razu i wiedzą, za chwilę mi zwę, panie, no kuźno, męczyłem się 2 lata, pan mi tutaj w 5 minut pomógł, skuter działa jak należy, czy tam motor, czy coś tam innego. A niektórzy ludzie po prostu chcą naprawić, ja tłumaczę, że trzeba tą część sprawdzić, a on się pyta, a gdzie to jest, co to się, jak to wygląda. Więc moi drodzy, jeśli nie wiecie nazewnictwa części, nie znacie jego, że tak powiem, przeznaczenia, to raczej polećcie to serwisowi. Możecie próbować, ale możecie czasami więcej zepsuć niż naprawić. Dobra. To też nie na ten odcinek film. Moi drodzy, zapraszam was do subskrypcji. Piszcie, co potrzebujecie wiedzieć o tych skuterach. Jak będę miał tylko czas, odpiszę naprawdę. Jedna wielka, największa prośba. Jeśli jest film na temat na przykład Kymco i robię tam serwis, naprawiam coś, nie pytajcie mnie na przykład w komentarzu, jaki cylinder założyć, co ile dokręcić i jak dalej. Piszcie na temat na przykład to, co zrobiłem. Przekaźnik rozrusznika wymieniałem, rozrusznik, wariator, o odblokowaniu nikomu nic nie powiem, bo nie mogę, wiecie o tym doskonale, nie powiem, jak odblokować skuter i u mnie na kanale takiego filmu nie będzie, nie obraźcie się, nie gniewajcie się, ale rozumiecie mnie, ja jestem firmą, ja nie mogę tego tak przekazać, to jest karalne. Dobra, tyle w temacie, pozdrawiam serdecznie, lewa w górę, jest naprawdę fajnie ciepło, już mam 17 stopni na termometrze. Palcie maszyny, moi drodzy, jest koniec października, bardzo fajnie, fajna pogoda, wykorzystajcie to. Tylko wiadomo, ostrożnie, 50 na godzinę w mieście, żeby się nikt do was nie doczepił. Pozdrawiam was, do następnego odcinka.